Cześć, witam Was na kanale Wombaj, a dzisiaj na warsztat manga, nowość od wydawnictwa Studio JG. Manga, która miała swoją premierę w ramach tak zwanego festiwalu mangowego, wiosennego festiwalu mangowego. Tradycyjnie wydana w obwolucie, w miękkiej oprawie, z ceną na okładce 26,99. Będzie to manga o tematyce nadprzyrodzonych mocy, specjalnych jakichś zdolności paranormalnych, tytuł akcji, mieszanka akcji, komedii z elementami ecchi, czyli trochę takiej nagości, ale wiecie, takiej humorystycznej bardziej. Ciekawa okładka, troszkę przypomina mi Sakamoto Days. Natomiast pod tą obwolutą znajduje się taka oto ilustracja. Jest to charakterystyka Turbo Babci, która będzie jedną z ważnych postaci tej mangi, oraz Serpianie, też tacy bohaterowie, którzy się tutaj będą przewijali. Momo, jedna z bohaterów, czy bohaterka w tym wypadku, oraz Ken, czyli bohater chłopiec. I ta dwójka będzie odgrywała główne skrzypce w tej mandze. Fabuła rozpoczyna się tak, że Momo, powiedzmy, że pokłóciła się ze swoim dotychczasowym chłopakiem. Poznaje Kena, który jest ufolutkowym wariatem. Ma świra na punkcie obcych i jakichś teorii spiskowych związanych właśnie z obcymi cywilizacjami. Natomiast Momo wierzy w duchy. I tak ta dwójka wchodzi w pewien zakład. Dziewczyna zostaje wysłana do, powiedzmy sobie, jakiegoś tam starego, opuszczonego szpitala uniwersyteckiego, gdzie dochodzi do spotkań z kosmitami. Ken natomiast trafia do pewnego tunelu, który został nawiedzony przez duchy, czy po prostu jest nawiedzony. No i w efekcie tego na Kena zostaje rzucona klątwa, a dziewczyna faktycznie ma kontakt z ufolutkami. Klątwę na Kena rzuca, jak już tutaj widzieliście na okładce, Turbo babcia, która mówi do niego tak: pozwolę ci possać cycki, jeśli ty dasz mi pociumkać swojego drąga. No dobra, jakby tu wychodzi na wierzch cały temat tej mangi, bo będzie to po prostu zwariowana historia o takim podłożu lekko seksualnym, ale w takim wydaniu po prostu absurdalnego, kiczowatego humoru dla nastolatków. Jak się było w liceum, to się właśnie robiło takie głupkowate żarty i wokół tego się to tutaj kręci. Nie zabraknie tego, że nasz bohater zostanie pozbawiony swojego wacka, a główna bohaterka Momo zostanie zaatakowana przez obcą cywilizację i tutaj z dziwnymi minami panowie będą chcieli ją spenetrować swoim wielkim czymś, mechanicznym wielkim czymś, bo mają problem ze swoimi funkcjami rozrodczymi. No właśnie, no taki to będzie absurdalny komiks, absurdalna manga. W efekcie tych wydarzeń bohaterowie będą musieli zdjąć klątwę Skena, który zostaje zabrany przez Momo do jej domu. Momo mieszka tam razem ze swoją babcią, która też jest osobą będącą medium. I tutaj mamy właśnie babcię Momo, babcię, która, jak widzicie, też jej atrybuty zostają tutaj bardzo mocno uwydatnione. No i właśnie tak ta manga mniej więcej się prezentuje. Czyli będzie tutaj dużo tego typu elementów, dużo absurdalnego humoru, dużo akcji, jakichś takich walk, trochę takiej rozkminy o tym, jak zwalczyć tą klątwę, jak pokonać tych dziwnych przeciwników.
jest to humor, który albo się lubi, albo się nie lubi. Jeśli jakby nie drażni was coś takiego, no to myślę, że powinniście się tutaj dobrze bawić. Generalnie manga jest fajnie narysowana, ładnie to wygląda. Wiadomo, kreska czasami jest trochę lepsza, czasami trochę gorsza. Ogólnie mi się podobała. Też te efekty momentami są takie całkiem przyjemne. Będzie tutaj trochę jeszcze takiego fekalnego humoru, żartów, zrobienia kupy. Na końcu jest taki malutki dodatek. Zobaczcie, nawet w takiej prozaicznej scenie, taki kadr jak tutaj, no już jakby mamy takie ukierunkowanie, że jest to zwrócenie na kobiece aspekty jakby tej bohaterki, nie? Ewidentnie to widać i albo się na to przymyka oko i troszkę gdzieś tam stawia to z boku, akceptując po prostu taką konwencję, albo kogoś to będzie drażniło i po prostu nie będzie chciał czegoś takiego czytać. Muszę do toalety! No właśnie, tutaj Ken jest w takiej dosyć kłopotliwej sytuacji, bo bez Ayase, czyli Momo, nie może się nigdzie ruszyć, bo klątwa, która została na niego rzucona, powoduje, że od razu będzie się przemieniał, jeśli ona go nie wspomaga, że tak powiem, tutaj swoimi umiejętnościami. A poprzez kontakt z tymi obcymi, którzy chcieli ją spenetrować, budzą się w niej właśnie specjalne moce i tak to będzie wyglądało. Jako początek dłuższej serii, serii, która oryginalnie dzisiaj ma 10 tomów drukowanych, w maju chyba wyszedł tom 10 oryginalnie w Japonii, natomiast już jest ponad chyba 107 rozdziałów, czyli trochę więcej dostępnych w wersji cyfrowej. Wydaje mi się, że jest to początek interesującego tytułu, interesującej serii. Mnie zainteresował, jest zabawny, no i wydaje mi się, że ma potencjał na coś ciekawego. A może to być manga zbliżona do Chainsaw Mana? Chyba tak, też jeszcze Chainsaw Mana nie czytałem, ale wydaje mi się, że tematycznie może to być gdzieś takie zbliżone do siebie. Także jeśli lubicie takie klimaty, polecam. A ja bawiłem się na tej mandze naprawdę całkiem sympatycznie. Będę kupował kolejne tomy i w przyszłości, mam nadzieję, podzielę się z Wami swoją opinią o jakiejś większej części tego uniwersum. Tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Zapraszam do innych moich filmów na mojego Instagrama. Na razie, trzymajcie się, cześć.